Taka jest właśnie teraz nowa moda zarabiania kasy. Tak wygląda człowiek szczęśliwy, który skręcił pracę. To właśnie on. I tak oto nie wiadomo, kiedy mam znowu poniedziałek. Jak dla mnie piątek był bez pracy. Musiałem zająć się godziną. Więc był długi weekend, chociaż dość intensywny. Był też intensywny z tego powodu, że udało mi się nagrać materiał do drugiego odcinka spinacza. Tylko nie wiem jeszcze, kiedy zostanie to wszystko złożone. Mam nadzieję, że w tym tygodniu. I że najpóźniej w poniedziałek będziecie się mogli cieszyć nowym odcinkiem. Mam nadzieję, że będzie się robić coraz cieplej. Wpadłem na pomysł, żeby transport hybrydowy, który teraz uskuteczniam, czyli dojeżdżanie do metra, metro, a później autobus albo tramwaj, zamienić na samochód, metro i albo wypożyczony rower. I wczoraj mi wpadła genialna myśl, może na deskorolce. I jak ze wszystkimi takimi moimi pomysłami, gdzie jednego dnia wydaje to się super, świetny pomysł, tak zaraz drugiego wydaje mi się, że to jest mega beznadziejny pomysł. I dzisiaj mam takie przeświadczenie, że chyba jestem trochę za stary na deskorolkę. Jakkolwiek zawsze chciałem się nauczyć, nawet jedną chyba miałem współdzieloną z bratem. Dostaliśmy od rodziców i chyba była różowa. A jej żywot się skończył, gdy któreś z nas spuściło ją, przypuszczam, że ja, spuściło ją ze schodów, na klatce schodowej i pękła. Natomiast biorąc pod uwagę jeszcze, jak wyglądają na schodniki, to też się zastanawiam, czy to jest mega fajny pomysł. Ale z drugiej strony są to ścieżki drogowe. Natomiast jeżeli pogoda się poprawi na tyle, by rano... Muszę się zapiąć, bo mikrofon mi odpada i może mnie słabo być słychać. Jeżeli mówiłem i tak się działo, to znowu jakiś... Część materiału będzie słabo słyszalna. Mam nadzieję, że teraz lepiej jest. Więc i tak mam nadzieję, że rano będzie lepsza pogoda, żebym mógł przynajmniej sobie z jednej ze stacji wypożyczyć kowek, dojechać, zostawić i podejść do pracy. Co by taka poranna aktywność była całkiem przyjemna dla organizmu, ale żeby to zrobić, to po pierwsze musi być choć trochę cieplej, chociaż ludzie jeżdżą, ale natomiast bym chciał zmienić kurtkę, by to się mogło zadziać, bo to jest troszkę za długa i mogłaby przeszkadzać w jeździe na rowerze. Natomiast teraz zmierzam na siłownię, gdyż wczoraj nie udało mi się dotrzeć na nią. Znaczy, dotarłem na nią, ale źle się spakowałem i nie miałem rzeczy po prostu do ćwiczenia. Więc to było, wyglądało tak, że wszedłem i zaraz wyszedłem z siłowni. Natomiast ten czas poświęciłem na to, by sprawdzić w Decathlonie deski, gdyż zbliżają się moje urodziny i może właśnie taki prezent bym sobie zażyczył. Jakkolwiek myślę, że trzeba najpierw ścieżkę dojazdową sprawdzić lepiej niż tylko dbając. Natomiast w sieci pojawił się nowy sposób na zarabianie. Mianowicie rzecz jest bardzo prosta i każdy z was może tak zarabiać, jeżeli ma chęci. W szczególności robią to Amerykanie. Mianowicie, nagrywacie ze swoim partnerem lub partnerką film porno. Tak, dobrze usłyszeliście, nagrywacie film porno. Po czym zamieszczacie go na torrentach. Po czym pozywacie ludzi, którzy ściągają je nielegalnie. Co wy na to? Taka jest właśnie teraz nowa moda zarabiania kasy.
końcu dzisiaj mi się udało wymienić baterię w zegarku, który dostałem od żony, już nie pamiętam, ale tak trochę w godziny, 20 któreś. Zegarek. Omega! Oj, Rolex! Szwajcarski! I musiał przezimować swoje, ale oto znowu jest na mojej ręce. Żona się ucieszy na pewno. Czas na siłownię! Yeah! Nie było najlepiej, ale nie było najgorzej.